Hejka, widzowie, ja jestem Natia. W dzisiejszym filmie jesteśmy w Farming Simulator 19. Zostawcie łapeczkę do gry, subskrypcję oraz komentarz. I dzisiaj drzewa nie będzie, więc zaczynamy tradycyjnie od konika. Są nowe konie. Santa. Jupiter. Misty. Bud, Rusty, Velko City, Royal, mieni się koń, Royal, wygrał koń Royal, no i sobie tak pojeździmy, autobus się wietrzy. O, i dzisiaj wreszcie, widzowie, kury będą świętować, ponieważ mam od nowa zasianą pszenicę, to co nagrywam mam shorta. I dzisiaj ten czarny kombajn będzie dawał usługę kurom. Niesie się tak, takie luźniejsze rzeczy. Że zajmujemy się zwierzątkami, jeszcze nie wiem co świnie zdało, ale świnie chyba gnuje albo coś w tym stylu, znaczy kiszonkę. Dobra, skoro mam już w miarę duży rozpęd, to mam nadzieję, że konie Royal nie wyskoczy na dach jednak. Dobra. No. Royal. Dobra. Prr, prr, do Barcika jeszcze nie idź. Okej. O, tutaj to już dawno nie miałem problemu. Royal. Royal. Cud. Wiem, że jesteś nowy, no ale... się właśnie zapoznajesz. Ale dobra, tak jest na jednym dachu. Bertik biega, się ucieszył, że koń Rolaj chociaż trochę wyskoczył. Więc zaliczony ma dach i teraz właśnie jadę kosić pszenicę, więc prr, 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 zderzenie. Kon Royal jest już z powrotem w stajni. Więc idę do czarnego kombajna. Tą pszenicę siałem 2 dni temu jakoś tam. To jest pole numer 18, które będę kosił. Już wam pokażę. Należy do ciebie rodzaj rośliny pszenica, wzrost gotowy do zbioru. No. Tutaj jeszcze rośnie. Tutaj też i tutaj też będzie jeszcze rosło. Ale chciałbym tak ze 3 pasy rzędów skosić, żeby chociaż kury mi wreszcie dostały żarcie. Dobra, wreszcie użyję tego kombajna. Bo w sumie dawno nim nie kosiłem. A czas najwyższy, długi ma header, to raz, dwa, wszystko z koszem. Więc no tak wygląda w środku, czarny, podwójne siedzenie, gąsienice, pięt ideal, 8 ton. Dawno też nie kosiłem, więc przyzwyczaję po prostu. Dobra. Zaczynam odtąd, pory numer 18. X, rozkładamy maszynę. Okej, mam wiatrak włączony, bo jest gorąco. V, opuszczamy header. B, arpie, musi się rozwijać. Dobra, i kosimy. I wreszcie, widzowie, kury będą mieli co jeść. Pewnie na raz to skoszę, bo to jest taki duży header, widzowie, więc bez problemu zaraz kurczęta dostaną pszenicę. I może, znaczy nie może, tylko na pewno dzisiaj zobaczymy pierwsze jajka od kur, bo jeszcze nigdy nie widziałem, nie wiem, myślę, że jakieś pieniądze za to dostanę, że kury mi dały jajeczka, nie wiem, może będą się małe piskrąta wykluwać, zobaczymy. Jeszcze nigdy tak nie doświadczałem tego. Więc no, dzisiaj myślę, kury będą już ogarnięte, to następny film nie będę ogarniał świnie, widzowie. Bo się mało świniami zajmuję. Najczęściej to koniami.
krowami, a dzisiaj kury, więc w następnym filmie będą świnie. Mi się zdaje, że świnie jedzą kiszonkę albo coś w tym stylu. Więc no. A też takie satysfakcjonujące koszenie, tak, w kukurydzy. Ale no już tyle mam zapełnionego. 15% mam zapełnionego zbiornika. Więc jeszcze jeden rządek, znaczy rząd. I wysypujemy na przyczepę. I wysypujemy to kurą, widzowie. Dzisiaj kury rządzą. Na szczęście drzewa nie ma, więc w końcu mogę spełnić moją obietnicę. Następny film to świnie i może pociąg jeszcze ogarnę. Byłoby też by fajnie. No jednak 3 rzędy skosiłem. Tego tamtych jeszcze nie koszę, żeby sobie urosło to na spokojnie. O, raczej bronować jeszcze nie będę, żeby no, całe pole mi urosło. I już. Więc no. O, wystaw rurę. Zaraz podjadą traktorem, naczepą. I będzie wszystko git. Mam nadzieję, że kurczęta się ucieszą. Dobra, już skończyłem. Okej. Dobra. Nie, idę po traktora, będzie tak szybciej. O, tutaj mam wózek widłowy. Czy ja mam w ogóle naczepę? To jest pytanie. Chyba nie posiadam takiego narzędzia, znaczy przedmiotu. A to źle. Więc ta. Ja nigdy nie kupowałem naczepy. Czy mniej więcej wiem, gdzie jest, ale muszę poszukać po prostu. No gdzie te naczepy? Albo przyczepy. No co jest? Coś powinna być. No ej, o co chodzi? No widzowie, nie ma... A, przyczepy jednak to się nazywa, więc... Mam przyczepę. A, wezmę taką tradycyjną, farmingowską. Kup. I ja z Dunia. Brudnym traktorem, ale o to w tym chodzi, że było widać, że coś robią. No, potem jeszcze Bercik. Na samym filmie no, muszą być już te świnie. Dobra, na szczęście jest szybki ten traktor, a na szczęście do sklepu nie mam daleko. Więc o tyle dobrze. No i jeszcze pasowałoby na tym filmie umyć te traktory i tak dalej. Bo już to odkładam. Miałem to zrobić wczoraj, a no niestety nie zrobiłem. Muszę dzisiaj na filmie, jak oczywiście nakarmię kury, bo one mają pierwszeństwo dzisiaj. Okej, przypinamy na przyczepę. Dobra, znak stop się zatrzymuje, nie wiem co to mi daje, żadnych punktów mi niestety nie dało. Okej. No jedź samochód. Jedź, dobra. Co to ci doda, bo jak widzisz, tu jedzie wariat farmingowski na mapce Felsbrunn. Więc no. Okej, no i zdążyłem go wyprzedzić. Jeszcze tutaj nigdy chyba sobie kobiety nie widziałem, jak kieruje chyba. Ale na razie nie poruszajmy tego tematu. Nadejdzie na niego kiedyś pora. Okej, podjeżdżamy szybko pod kombajna. Okej, ła! Jażdżę jak szalony. Okej. No, wysypuj, dobra. Okej. Do pełna. Dobra. Okej.
Jedziemy do kuru. Na szczęście ta pszenica się nie wysypie. Hop. No i witam, kury, kury. Skaczcie do góry. Że wreszcie wam jedzenie daję po nie wiadomo ilu latach. O, i pszenica. No i proszę bardzo. Miejmy nadzieję, że zaraz to jedzą. A to dam tutaj tak ładnie w sumie. Okej, no na razie chyba się nie zapowiada. By chciały jeść, ale w sumie już podchodzą. No, ciekawe, ciekawe. Dobra. Kombajn tam zostawię. Zajmę się myciem rzeczy. I może kury no zjedzą. Okej. Podjadę tutaj. Dobra. No, kogut. Idź bliżej. Tam. Okej. R, włącz karszer, lewym przyciskiem myszy. Okej, przynajmniej się coś dzisiaj dzieje, kosiłem pszenicę i tak dalej. Mi się dzisiejszy ten film podobał. Traktor też umyję. A co? Tutaj. Wszystko. Teraz traktor umyty. Branowarka umyta. Mamy. Na razie szopy nie mam, no bo coś planuję. Się dowiecie wkrótce, widzowie. No ale teraz co muszę umyć? Kolejny bronowarkę. Kultywator w sumie. Poprawniej. Kultywator. Okej. Okay. Karszer. Traktora nie muszę, tylko kultywator. No i szorujemy. Dzisiaj też widzowie planuję pójść na rower. Tam na widaczów planuję pojechać. Na hadle szklarskie. Już tam byłem nieraz. Więc no. Dobra, dwa kultywatory umyte. Teraz siewnik. Pora umyć. Bo nigdy w sumie siewnika nie myłem, no ale czas najwyższy. Czemu te kury nie jedzą? Kury, nie dość, że wam dałem pszenicę. Poświęciłem czas, to wy nie jecie. No ładnie, ładnie. Ale dobra, pierwszy siewnik. Dobra. Okej. No patrz, jaki jest brudny. Masakrycznie, no bo on siał tą pszenicę, ten siewnik, to czemu się dziwić, widzowie? Dobra. Okej, dzisiaj się mi nie śpieszy, więc wszystko robię na spokojnie. Okej, umyty. Siewnik. Dobra. Odkładam go do rzeczy czystych. Okej. O, tutaj tak ładnie, tak mi się podoba. Dobra. No, kury. Co to, nie ma żadnych jajeczek? Nie ma? Jak to? Bo was sprzedam, kury. Tutaj też nie ma. O, ten traktor też brudny. Więc go też umyję. Czemu by nie? W końcu nie można tak rzeczy odkładać nieumytych. Dobra. R. Ale brudne schody. Schody do wchodzenia. Ale zaraz będą czyściutkie. Film nie wiadomo ile będzie trwał, bo jeszcze mam trochę planów. Mówię, nie śpieszę mi się, to wykorzystam.
Dobra. Światełka. R odłóż. Odjedź. Z mini. Okej. Dobra, no kury, ja idę teraz nakarmić Bercika i ma być to już zjedzone, kury, bo to... No lekka przesada troszkę. No dobra, nie można też zapomnieć o naszym Berciku. R nasyp. F zapal latarkę, cytryly, kucnij. I Bercik jedz, ale masz pazury długie. Łach, nie mogę ci ich obciąć. Dobra, piłkę może ci przesunę w inne miejsce, bo dawno nie była przesuwana. Dobra, więc koń rola i był, drzewo nie był, nie będzie, autobus wieczny, no i pociąg tradycyjnie. No, stąd jeszcze nie startowałem. Elocomotywę. I chwilkę się przejadę. No, może kury się namyślą i zjedzą to wreszcie. Może się jeszcze zawstydziły. A tutaj serpentyny, tu gdzie drzewo wiozą, więc jadę ze serpentem i po prostu skończę film. Dobra. Okej. No mam nadzieję, że dzisiejszy film się podobał, mi się podobał. Jestem usatysfakcjonowany, bo w razie coś porobiłem. Koszenia trawy na razie nie, bo to takie w sumie bez sensu. W następnym filmie będę się świniami zajmował, muszę się nauczyć, jak psie je karmi, czym. Więc no, pasowałoby się i świniami zająć, żeby się one porzucone nie czuły. Teraz zjeżdżamy ze serpentem. Okej. Zakręcamy. Dobra. Okej, zjechałem. Dobra. Rampy się zamykają, nikt nie czeka. Dojadę tylko do moich znanych rejonów. I zobaczę ostatni raz. O, tutaj coś chyba się też można dzieje, bo to co jest? Wschodni silos kolejowy, port północny zachodni, stacja wapniowa i biogazownia. Też muszę się o tym pouczyć. Troszkę. Dobra, tu z tej strony rzadko jeżdżę, więc czemu by nie? Rampy zamknięte, nic nie stoi. Dobra, więc przejadę przez te rampy i idę zobaczyć do kur. Okej. Dobra. Okej. No i o, wózkiem głowy nie będę jechał. No kurczęta. Nie zjedliście tam. No co, kury jedzą pszenicę, prawda? Czekajcie. Nie świnia. Kurczak biały. Pokarm, pszenica albo jęczmień. Jaja 0 litry. Kury potrzebują czystego miejsca karmienia. Karm je dowolnym z następujących pokarmów. Wybrane najzdrowszego pokarmu, rodzaju pokarmu zapewni najlepsze rezultaty. Pszenica, jęczmień, skuteczność 100%. No i dam pszenicę. I widzę, że wszyscy to samo. Zero. Wydajność. Może trzeba po prostu poczekać. Chwilkę, bo to w sumie nie tak od razu. A tutaj jest chyba czystość. A, mogę też zmienić nazwę konika. No, ale na razie. Jupiter też jest, jeszcze jest. Dzisiaj był ten konik. Jeszcze Velko City. No konie, znaczy kury, dam wam jeszcze czas. Poczekam. Zobaczymy. Dobra widzowie, łapeczka do góry, subskrypcja, komentarz i hej.